strony Kaspi i wróciliśmy do Europy Universalis 4 jako Francja. W ostatnim odcineczku, jak pamiętam, to zbierałem siły tylko już, żeby coś wykonać, jakieś konkretne czynności w stylu ataki jakieś. O! Ktoś wyszedł? Tylko został mi ten łapserdak jeszcze, żeby mi nie dokuczał. A wy, jak to wyglądacie? 35 punktów powiadacie. Dobra. Przejdźcie sobie tak. Ja tu widzę inną jeszcze. Zrobimy czynność. To 46, więc jeszcze trochę mi zostaje. Muszę tylko przemyśleć, jak to tylko wyglądać ma w przyszłości. Dobra, i przejdźmy sobie jeszcze drugą armią, bo jak pamiętam, to oni mieli trochę większe te siły. Dobry pomysł, bo mogę wtedy wymusić na nich, by oddali mojego kolegi tutaj Neapol będzie musiał odzyskać swoje terytorium i może wymuszę na nim, by wyrzucili jakieś dodatkowe rzeczy. Zobaczymy. I ostatnia prowincja z nich. Teraz będziemy brali coś takiego. Hej, papież, jesteś dobrym kolegą. Musimy z tobą dobre stosunki prowadzić, bo będzie źle. Dobra, i widzę teraz tak. Drzer, to tak, i niech będzie takie coś. Dobra. I zrobimy jeszcze tak. Od razu jak najwięcej, żeby państwa było już zagarniętego przeze mnie. O, wojna domowa w tym państwie. Tylko tak się zastanawiam, może dowódcę jakiegoś. Dobra, Luis, weźmiesz. Jeszcze jesteś młody, 40 lat. Dobra, i jeszcze tutaj jedną armię chcę wysłać w to miejsce. Jeżeli możesz wejść, to Tunezja. Tunezyjczycy, wykonajcie to chociaż. Tak raz a porządnie. No, dziękuję bardzo. Tutaj świetne informacje mi dochodzą. Albo inaczej, wy tu idźcie. O! Powiem tak, w miarę przyjemne informacje wychodzą na wierzch. Anglia uznała mnie za swojego wroga. Nie ma problemu. Ogólnie o co wojna idzie? Aha, atakują, żeby Abruzji zdobyć. No, na pewno nie. Mhm.
A, pokażcie mi tu jeszcze jedną rzecz. Zapomniałem o tym. Jeszcze widzę, nie ma tutaj. Pokaż mi, kiedy to się skończy. A, 19 maja 94. Łoki? Aha, przeciwko Florencji i Urbino. No dobra. Miałem nadzieję, że więcej troszkę pójdzie tu punktów. No trudno. Widzę, że mamy 170, czyli muszę jeszcze troszkę odczekać. Dobra. Kurde, miałem nadzieję, że będzie więcej. umarł nam kardynał, no trudno. A? Oczywiście. Dobra. I chwilka. Popatrzmy sobie, czy tutaj jakieś jeszcze są państwa, które chętnie będą widziały mnie jako jakiegoś tutaj do ataku. Nie, to jeszcze nie ma takich problemów. Kurde. Tunezja. Poprosiłbym was ładnie, tak? No. Nie jest źle. A, nie, tutaj nie opłacało mi się nawet tego brać w inny sposób, dobra. Pierwsza rzecz, chciałem tutaj tak, żeby oddali mi to, tak. Okej. No dobra, jasne. Ja myślałem, że oddawanie rzeczy to nie powinno mieć takich wpływów, ale no cóż. Jeszcze tylko drzerb chciałem ustawić, żebyście przestali uważać część tych prowincji jako nasz ich. Dobra, tutaj. Nie, bez przesady. Zaraz i tak weźmiemy, zrobimy coś z tym. Tak tylko się zastanawiam ogólnie, co tu można by było wykombinować jeszcze. No, z tobą jeszcze się trochę bardziej dokolegujmy. Pokażcie mi. Zróbmy coś takiego. Budujmy siatkę szpiegowską z tymi. Może coś to da. Powiem tak, no po cholerek komuś się tak bardzo chciało mnie atakować, co? O, Genua, poczekaj, kolego. O. Dziękuję bardzo.
Teoretycznie mógłbym zaatakować Klef. Tak, ale jakoś tam. Nie. Bez sensu. Czyli poddają się mi wszyscy i ja wtedy mogę wziąć zrobić mały myk. Tutaj nie, tutaj tam też jakoś za bardzo nie chcę kombinować. A zobaczmy tylko na chwilkę. Oddamy Tunezji. Nie, nie będziemy mieć żadnych problemów z tym. Damy to Tunezyjczykom, żeby zrobili to za mnie i tyle. Ja tam się nie będę bawić. A wy możecie w końcu? Tak, możecie. Dziękuję. O, Jerry? Dobra. Kurczę, przypomniało mi się, że to tamci wzięli sobie... czyli sławna armia. Będziemy mieć więcej prestiżu, ale to tam mniejsza. O, to będę chciał mieć niedługo. Więcej... dość tego, większa szybkość oblegania, o. Albo tempo oblegania, nie wiem, można to tak jakoś nazwać na pewno. Czyli nie mogę z wami własnoręcznie, tylko muszę tak jakoś wykombinować. Wiecie co? Wolę sobie zaraz, tylko poczekajcie. Czy mógłbym tutaj... Nie. Szczerze to zrobimy wtedy... Tak. Kupcy dostaną więcej. A tak zrobię sobie tutaj w ten sposób. I nikt nie będzie stratny. No, w końcu może zdobędziecie tą prowincję. Luis, anulujmy to. O, Ferrara i to? Dobra, spoko. Mnie to nie przeszkadza. Wróć tutaj sobie, a ty wróć sobie tu na razie. I jeszcze tu. I tutaj ma być Tunezja. Oddać mi ma. O, przestali już ekskomunikę dawać. No trudno. To zrobimy coś takiego. Tak, tak, tak. I kto tu będzie niezadowolony? Nikt, no bez przesady. Zap. Nie, bez sensu. Dhara, tutaj te wszystkie prowincje też chcę. I oddajcie mi pieniążki. I naprawdę nikt nie będzie tutaj się skowytać wobec mnie jakoś, więc nie wiem, o co chodzi tutaj. Dobra. Tu na razie niech sobie stoją, na wszelki wypadek, te jednostki. Ale tak się zastanawiam. O, dobra, pokażcie mi, jak Aragorn ma. Nie, jeszcze nie mam żadnych możliwości tutaj wykonania. Poprawmy lekko jeszcze z wami sytuację dyplomatyczną. No, już będę mógł na pewno wykonać coś z tym. Tylko pokażcie mi, jakie macie prowincje. Aha, czyli... Wiecie co? Weźmy sobie to. Bo Sycylia jest dosyć bogata, ma tutaj 16, 21, 17 punktów rozwoju prowincji, więc
Przynajmniej w mojej ocenie to jest super wynik. Kurde. Okej, widzę, że mają szlachcice i klerycy problemy ze sobą, ale zaraz to zmienimy. Klerycy macie na Malcie, będziecie tymi... jak to zwać? Rycerzami maltańskimi. O. I szlachcice niech będą tutaj. Tam trudno. A i mogę zrobić tak. Anglia, jasne. Zróbmy takie coś i tyle. I będę mógł... A, no super, zaczynają już sobie wiercić. Jest kurde późna godzina, to ludzie zaczynają wiercić. Rywal naszego rywala, Burgundia. Nie no, na razie zostawmy. Ale cholera by ich wzięła. Człowiek nie może nawet nagrać w spokoju, tylko od razu mają wymysły takie. Zobaczmy, na razie może odczekamy chwilę i może nie będą dalej wiercić. Polska chce walczyć przeciwko Otomanom. Spoko, to walczcie. Ja tam nie będę wam pomagać. Moim celem jest zdobycie tutaj Turków samemu. A oni niech sobie sami to robią. Ja tam nie będę się udzielać. Okej, jasne. Anglia już nie jest moim rywalem. Oczywiście. Chyba, że zrobimy tylko takie coś. Prześlemy armię... Nie, nie wysyłam nigdzie. Oni walczą na dwóch frontach i zostawmy ich w spokoju. O, następne punkty dyplomatyczne. Jupti-du, jupti-du. Pokażcie, kogo tu mamy. Aha, czyli tą prowincję powiadacie. Nie, na razie nie chcę. Kiedy mamy koniec? Aha, 502. Dobra. A kiedy z wami 521? Przydałby mi się tylko lepszy dowódca w przyszłości z większą dyplomacją, bo to zaczyna być trochę takie niebezpieczne. Bo brakuje mi ciągle dyplomatycznych punktów. Gratuluję? A, zapomniałem, że to Turcy. Turcy mają umiejętność wygrania ze wszystkimi, więc... siła misjonarzy. To będzie super. Aha. I umiejętność wiercenia plus 10. Nie ma co. No trudno, co mam powiedzieć w tym momencie. Oprócz tego, że muszę poprawiać relacje ze wszystkimi. Jak wy wyglądacie? O, niedługo z wami też mógłbym się coś zrobić. Tylko, nie, najpierw zrobimy jedno. Najpierw zjemy Tunezję. Jak zjemy Tunezję, dopiero wtedy będziemy ruszać następne państwo. Bo tak jednocześnie dwa państwa, jakbym miał wchłaniać, to nie wiem, czy wyrobię wtedy punktowo. Dobra. I przerzućmy może to jednak tutaj gdzieś. Spróbujemy tu przejść, może coś się uzyska dzięki temu.
Spróbujmy tu gdzieś przedostać się może. I zmniejszmy tempo gry. No, i jak to wygląda, bo będę chciał coś takiego zrobić jak szybka ucieczka albo coś w ten deseń. Widzę, że oni dalej jeszcze nie mają już ochoty walczyć dalej, dobra? Florencja. Florencję mam teraz, powiem szczerze, bardzo gdzieś. Nie potrzebuję z nimi się przejmować, więc... Dalej budujmy to. Siatkę szpiegowską w Aragornie, bo potrzebuję tylko dokończyć te parę prowincji i co to kurde będzie już wtedy. Tutaj jeszcze, o! Ciężkie życie na morzu. No trudno. No dobra, tu... Savoy, co ty tam masz za problemy? Jasne. Spoko, atakujcie się pomiędzy sobą i tyle. Chociaż... Tutaj nie jest tak źle, że nie wiercą tego, że nie słychać tego chyba tak bardzo. Nie, zostań sobie tutaj. Zobaczymy tylko, gdzie oni, Turcy, tak bardzo chcą uciekać, co? W sensie źle mówię, nie uciekać, tylko krążyć. Tu widzę, że jak tutaj wygląda sprawa. Oni jeszcze tutaj walczą z tymi partykulacjonarzami, nie wiem jak to kurde nazwać nawet. Osobami tymi, które są nie ograniczyć, tylko zmniejszyć wpływ państwa. Nie wiem kurde, czy to jest jakiś Borman, czy co kurde, że im się tak chce bardzo wyjercić. Bez sensu. O, niepodległość już zapewniona przez ten? Okej. Okay. No, tutaj widzę, że oni dalej mają problemy ze sobą. Wy jak tu walczyć chcecie? No, o, dobra, niszczcie ich. To jest dobra rzecz, bo... Przynajmniej moje jednostki nie tracą na tym wszystkim, tylko moi przeciwnicy. No, albo przyszli przeciwnicy. O, może lepiej nazwać to przyszłymi przeciwnikami i tyle. A jak kurde chcę zaatakować ich na spokoju niedługo, a oni mi tutaj już wymyślają coś takiego, no... Ech, co powiedzieć mam? Później niedługo... Później będę musiał wziąć... Coś wymyślić z państwem papieskim. A, kurde. Nieciekawie to wygląda. Poprawmy jeszcze z papieskim trochę. Relacji. O, a wy... Aha, bo jesteście... wasalami. No dobra, myślałem, że nie będzie tak źle. Tutaj zakon... Kawalerów mieczowych nie przestał istnieć, tylko jest Livonia, czyli jakieś inflanty? Państwo inflanckie? Nie wiem jak to nazwać nawet. A pokażcie mi, ile macie dyscypliny? Stopień. A, no to jest wszystko jasne, dlaczego oni tak dobrze walczą. Aha, czyli powiadacie, że następne... O! O! Szybkość oblegania! Nie szybkość oblegania, tylko umiejętność oblegania, ale to jest to samo faktycznie dla mnie, więc super. Mhm.
No, przyglądam się jednemu. Czy oni będą chcieli coś tu zrobić? Tylko jedno, ukatrupię ich. Ukatrupię ich, jak mają zrobić coś takiego, jak pod tytułem... Oderwanie mi na przykład na polu, czegokolwiek. Jeżeli tak, to ja usuwam sojusz od razu z Polakami. Tyle. Tylko mam nadzieję, że nie będzie mi tu jeszcze wyglądać sprawa tak. Polacy, ani mi się waście zrobić jedną rzecz. Oddać Neapolu bądź Tunezji. Nie, nie macie prawa tego zrobić. Kurde, nie. Dzisiaj to już szlak to człowieka trafia normalnie. Cały dzień nic nie robione było wieczorem. Dopiero jak ja kurde sobie przysiadłem do komputera, to zaczęli sobie wiercić, bo no nie ma co. Innego okresu nie było, żeby to robić. O! Tak chciałem się O! Parma! Wiecie co, koledzy? Polepszę z wami sobie relacje. Zawsze dodatkowy wasal jest dobry. Z Tunezją się załatwi sprawę. Za jakieś 20 lat to będzie spoko. Jedną chyba rzecz, jak będzie już 1700, to już przestanę mieć wasali w tych terytoriach świata, tylko już nad samym Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym, tylko wtedy już przejmę raczej samemu już, a nie wasalowie. Ale do tego czasu jest długi okres, więc na pewno będziemy tutaj coś kombinować jeszcze. Poza tym nie mogę nawet zbytnio tutaj wysyłać okrętów, bo otomani mi zaraz tutaj wszędzie wyślą jakieś galery albo cokolwiek. Nie mogę nawet okrętów robić więcej. No, świetna informacja, że za chwilę będę... O, teraz tutaj informacja... Jak najlepszej wagi można by to określić. Weźmy sobie tutaj, zróbmy w tej prowincji 4 artylerie. Tylko mówię, zastanawiam się, jak to zrobić tylko. Póki co, jeżeli otomani nie będą nic kombinować, to jest ok. Tylko czekam, aż tutaj coś wykombinować będzie można. Widać jednak, że komputer ma głupio we łbie i lubi tylko atakować jakoś bez sensu sobie. A wy Grecy macie... chciałem tylko tak się... Kurde, ja miałem nadzieję, że kurczę, naprawdę będziecie mieć więcej tutaj dodatkowych rzeczy jakichś, ale nie, kurde. No trudno, co mam powiedzieć. Dajcie mi dwóch tych piechociarzy i dajcie mi takie coś. Dobra, myślę, że chyba skończmy na tym odcinek i do zobaczenia w następnym odcinku z Europy Universalis albo innego takiego tworu, który mam na kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.